Nazywam się Agnieszka Niedzielska, urodziłam się w Krakowie. Tam też ukończyłam szkołę w filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wychowałam troje dzieci samotnie, gdyż wkład ojca był symboliczny. Myślę, że było to największym motorem do działania, do tego, żeby rozwinąć swoją karierę zawodową i wziąć życie w swoje ręce. Chwilę pracowałam, przez jakiś czas pracowałam w szkole. Przyznam się, że nie kochałam tej pracy. Po czym zaczęłam prowadzić taką swoją małą działalność gospodarczą, handlową. No i jako matka dzieciom gotowałam. Bardzo lubię gotować. Przywiązywałam do gotowania dużo, dużo wysiłku. Chciałam poznać sztukę kulinarną. I tak się też zaczęło potem moje zainteresowanie gastronomiczne. 8 lat temu postanowiliśmy z moim partnerem, po jego ciężkiej chorobie serca, utworzyć fundację jako taki wotum za jego życie. Utworzyć fundację o nazwie Contigo. Piękna hiszpańska nazwa, gdyż też ten język hiszpański zawsze w tym moim życiu gdzieś mi towarzyszy. Znaczy z tobą. Założenia fundacji było prowadzenie zakładu aktywności zawodowej. Jest to zakład, w którym pracują osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Contigo z tobą przyjacielu, który tworzy fundację. Zawsze byłam taka bardzo aktywna właśnie w tworzeniu tego zakładu. I potem z tobą człowieku, może troszkę słabszy, może chory, człowieku, który potrzebuje wsparcia. Jak wspomniałam, skończyłam filologię hiszpańską, zaczęłam uczyć w szkole, praca ta nie dawała mi satysfakcji. Wiele, aczkolwiek lubię dzieci i pracę z nimi, niemniej jednak widzę się w troszeczkę bardziej aktywnym działaniu. Prowadziłam małą działalność handlową. Niemniej jednak, jak wspomniałam wcześniej, utrzymuję trójkę dzieci, które w tej chwili kształcą się. Wymaga to dosyć dużego nakładu finansowego, ale to więc postanowiłam troszeczkę bardziej rozwinąć swoje skrzydła. Los tak chciał, że nie wiem, czy dzięki, czy w każdym razie partner mój życiowy bardzo się rozchorował, wyszedł z tego obronną ręką i postanowiliśmy właśnie wziąć się do działania jako wotum, utworzyć fundację. Ponieważ pracowaliśmy troszeczkę już w gastronomii wcześniej, to znaczy szczególnie właśnie prezes obecny firmy Contigo, więc wiedzieliśmy, że są duże braki bardzo na rynku dobrych, naturalnych, tradycyjnych gastronomicznych punktów, czy barów, czy restauracji. Także bardzo dużo mieliśmy do czynienia z ludźmi niepełnosprawnymi, którzy oczywiście na rynku nie mieli szans na zatrudnienie. W związku z tym postanowiliśmy utworzyć, jak już powiedziałam, fundację Contigo. Contigo z języka hiszpańskiego z tobą przyjacielu, z tobą człowieku, któremu trzeba podać ramię, troszeczkę pomóc. Fundację zakładaliśmy 8 lat temu. Był to taki troszkę niesprzyjający czas. Fundacje ogólnie nie cieszyły się dobrą opinią w Polsce. W związku z tym napotkaliśmy na bardzo, bardzo wiele trudności. Przede wszystkim byliśmy kontrolowani przez wszystkie możliwe urzędy. Wielokrotnie kontrole kontrolowały kontrole. W każdym razie, jeżeli już wyszliśmy na proste, ponieważ nic nam nie zarzucono i nawet mieliśmy dobre oceny, zaczęła się praca przy tworzeniu budynku, odbiory techniczne, odbiory przez przeróżne urzędy trwały ponad 2 lata. Stawiono nam tak poważne bariery, zupełnie nieuzasadnione, że po prostu fundacja została otwarta rok po planowanym naszym wcześniej terminie. W tej chwili już jesteśmy. Jesteśmy może dlatego, że pracują w niej osoby niepełnosprawne, więc na pewno wymaga to większych nakładów. W tej chwili firma działa, pracuje. Pokonaliśmy to ciężką, rzetelną i taką pracą, naszą wytrwałością. Po prostu nie daliśmy się.
Ponieważ, jak wspomniałam, żyję samotnie z tymi moimi dzieciakami, więc przede wszystkim niezależność. Bardzo proszę kobiety o to, żeby starały się być niezależne, niezależnie od tego, jakiego mają partnera. Bo zawsze dołożyć coś do czegoś jest lepiej niż zostać na przykład bez pracy. Więc niezależność. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o już działalność samą, to na pewno rzetelność, na pewno uczciwość, to są te takie najważniejsze chyba w biznesie, dlatego że w gastronomii ten smak, naturalny smak, nie używamy konserwantów, wyroby są do końca dopieszczane, klient próbując raz naszych potraw chętnie wraca i to nakręca biznes, przede wszystkim przy wszystkich trudnościach innych, cierpliwość, wytrwałość, no i pokora. Bo cóż zrobimy, nie przeskoczymy pewnych wymogów, które no, trzeba jakoś sobie z nimi poradzić. Powolutku, spokojnie i do przodu.